Walka się zbliża, wiadomo, wszyscy o tym więcej mówią, jest większy szum w mediach i tak dalej, ale prawda jest taka, że mnie obchodzi tylko i wyłącznie ten koleś, który stoi naprzeciwko mnie w klatce i tylko to, co się dzieje w tej klatce, to, co jest wokół, ta cała otoczka, to właśnie wywołuje presję, która tak naprawdę mnie jako sportowca teoretycznie nie obchodzi. Końcowy okres przygotowań, łapie świeżość, gdzieś tam treningi szybkościowe, więc ta energia tak jakby się we mnie kumuluje, przychodzi i jest tak jak trzeba. Motywuje mnie chęć wygranej. No niestety, jeżeli chcę myśleć o tam dalszej karierze, no muszę po prostu tę walkę wygrywać i kolejne, żeby, tak jak mówi, zdobyć ten pas i po prostu liczyć się i walczyć z tymi najlepszymi, tak. Z walki na walkę jest inaczej. Do każdej walki podchodzę inaczej, przed każdym wyjściem jest naprawdę inaczej. Są emocje, na pewno jest jakiś stres, ale bardziej taki nakręcający i coś, co jeszcze bardziej mega motywuje. Co pomaga mi motywować, na pewno te 3 literki, które widzimy za moimi plecami, one najbardziej motywują. Walki, gdy jest tylko po prostu walka o presji, są mega mocnymi, ciężkimi walkami, gdzie naprawdę, wiesz, zawodnicy dają z siebie 1000%. Natomiast zwróćmy tylko uwagę na rozpiskę tej gali, tak? Naprawdę są mega kocury i myślę, że będzie naprawdę wojna w każdej walce. MMA jest nieprzewidywalne i wszystko zdarzyć się może. Czasami faworyt przegrywa, a ten, który stawiany jest na pozycji przegranej, wygrywa, więc klatka wszystko weryfikuje zazwyczaj. Czy masz jakiegoś faworyta walki, na które trzeba zwrócić uwagę? Na pewno Łukasz Klewicki, tak, z Kornikiem będzie mega walka i Łukasza lubię i Kornika, także tu będę, wiesz, po prostu niech wygra lepszy, tak. Na pewno Łukasz Binkowski, bardzo bym chciał, żeby wygrał i całym sercem będę z nim. No Anzor walczy też, za Anzorem będę, także wiesz, no myślę, że na pewno fajne walki. Czyli warto oglądać i czeka nas wiele emocji. Jak najbardziej. To wiesz, to trzeba oglądać, nie można, trzeba oglądać. Zapraszam wszystkich do oglądania gali KSW 38 na żywo w telewizji Pla. Pozdrawiam.